Także i Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tak. Proszę Państwa, Plac Konstytucji, Warszawa. I pomyśleć, że tu kiedyś 520 przejeżdżał, proszę Państwa, z Ostrobramskiej, z Marysinka. No, przecież wiadomo, że Warszawa jest katolicka, częstochowska. Maria, Matka Boska, stara wiara, stary tramwaj. No i proszę Państwa, wszędzie pełno takich katolickich dziadów zakapturzonych. I tutaj dzisiaj nawet na Koszykową 28. Tak. Przyszedł taki jeden, proszę Państwa, zakapturzony. I jeszcze coś tam pod nosem i się oglądał 1000 razy. Po prostu Polacy są beznadziejni. Nie dość, że są biedni, to są jeszcze i głupi. I tak teraz za tą Ukrainą się wzięli, a teraz wiecie Państwo, Ukrainę trzeba uzbroić, a jeżeli Ukrainę trzeba uzbroić, no to chyba jest najbardziej ostry punkt w historii ludzkości, jaki do tej pory był, no bo przecież co ma Rosja robić, prawda, jak oni się zbroją. Także proszę Państwa, no najbardziej to temu Jankowi Witkowi się nie podoba, że to wszystko Żydzi wymyślili, żeby zniszczyć, żeby... Ja mówię, słuchaj, i tak wszyscy siedzą na tej samej beczce. Prochem. Wszyscy i ci sami, Putin siedzi na beczce tej samej z prochem i ci Żydzi i te morgelony, jak to ten Janek Witek mówi, że te morgelony Żydzi, proszę Państwa, wyrzucali na cały świat, żeby ludzi zatruć. Ja mówię, słuchaj, no to przecież tymi morgelonami to i Żydzi sami się pozatruwają. Także, proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu z katolickiej Polsce, a nie jest tu Ameryka. Mormonów nie ma, bo uciekli do USA, Anglo-Ameryki miały stąd. Mormoni zostawili, proszę Państwa, i krawaty w galerii XX1, białe koszule, ale nie o to chodzi, bo mormoni wiedzą, że tu się nie przyjmie ani czytanie Słowa Bożego, nie przyjmie się w katolickiej Polsce, ani czytanie księgi mormonów. Tylko takie dziady łażą zakapturzone, proszę Państwa, po kafejkach internetowych. Oczywiście, że katolickie. I tylko no, źle czynią, bo to wiecie Państwo, mają dziwne humory i po prostu no, w świecie jesteśmy tutaj warszawskich cyganoży do dziadogadów. To czyli, że Państwo musicie wiedzieć, że tutaj byłyśmy na wernisaż, że jest bardzo dużo cyganek tutaj w Warszawie. No i te cyganki, proszę Państwa, one jako pijaczki, a to pojadą sobie do salonu Wesoła, a to cygankom wszędzie dobrze, no bo oczywiście w tym sensie, no cyganie raczej trzymają się kupy, no ale wiecie Państwo, jest też mieszanka cygano, że do dziadogadów, także nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka. No to więc już mój kucharz tutaj do jakiejś jaćki biega, no ale ponieważ to nie jest Anglo-Ameryka, Białystoki i tego Jaśka już nie ma, który miał kiedyś taką matkę jaćkę, no to więc przecież i tej jaćki nie ma. No, bardzo miła kobieta, taka inteligentna, podobna do Angie Rottenberg, taka pani Jadzia w Anglo-Ameryce Białystok, która żyła, była i umarła. Natomiast ten Jaśko, który był jej synem, proszę Państwa, to szedł do sklepu po śmietanę i go napadli i gdzieś tam koło liceum Szóstka, liceum ogólnokształcące Szóstka, napadli, po prostu jakoś tak się stało, że go zabili. No i ta Jadźka była sama, proszę Państwa, pani Jadzia. No tam dosłownie mieszkała na Sienkiewicza 28, ale przecież to było 30 lat temu, to więc było bardzo dawno. No to więc, proszę Państwa, ani tej Jaćki, ani tego Jaśka. Natomiast tutaj w Warszawie tych Jaśków głupich to mamy na pęczki. I Państwo zobaczą, już dwóch Jaśków eksmitują z Saskiej. Tutaj jeden mi pocieszał, że jeżeli to jest jego własnościowe mieszkanie, to nie tak prędko. Także proszę Państwa, tutaj jest Plac Konstytucji w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. No i te stare domy, proszę Państwa, jak jesteśmy w tym takim stylu włoskim, widzimy, kręcimy się, że są te filary, że są te takie, proszę Państwa, rzeczy bardzo ciekawe. No to popatrzmy się sobie jeszcze na te, proszę Państwa, tęcze tutaj w Warszawie, gdzie jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą, w katolickiej Polsce. No i proszę Państwa, tramwaj jedzie, stara wiara. Także proszę się tylko bać troszeczkę tych takich
zakapturzony. Także proszę Państwa, jesteśmy na Madowcu nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Poznaniem. Pomiędzy Anglo-Ameryką, Białystok, pomiędzy Wschodem i Zachodem. Także proszę Państwa, no te kopciuchy tutaj w tym metrze pokazują jakiś film, premierę, kopciuchy. No to przecież tak wiadomo, że Warszawa jest pomiędzy Wschodem i Zachodem. Po co więc było im ten Zachód naśladować? Och, że ten to wszędzie był. Ja mówię, w dupie byłeś, gówno widziałeś. Dlaczego? Dlatego, że ty masz ty podglądacza. No ten Jaśko, więc tak jak i teraz. No spotykałam go kilka razy, proszę Państwa, na przestrzeni, na tych 15 lat, to on nigdzie nie chciał wejść, ani na wernisaż, ani na promocję książki, nigdzie, no to przecież mówię, że w dupie był, gówno widział, przez okno zaglądał. No to tak samo było i wtedy, kiedy on był 30 lat temu w tej Rosji, no to przecież jako ten handlarz, to musiał tam być, łaski nie robił. Jesteśmy, proszę Państwa, cały czas na Placu Zbawiciela, cały czas w Warszawie, katolickiej Polsce, a pełno jest, proszę Państwa, tutaj takie szuje przeszły z piwami, a tu z tyłu już słychać jakaś kurwa. No to przecież wiadomo, że ta Barbara Block na Pradze Północ, czy ile, będzie miała ogromną oglądalność, o cztery poszły takie dupki. Także oni bardzo chcieli tych Mormonów podrobić, ale przecież Mormoni tak się po chamsku, po dziadowsku wręcz nie zachowują. Także proszę Państwa, już teraz oni, ci, którzy protestują pod samym Kościołem. I bardzo dobrze, gesta operowe i trzymać się siebie, a nie zajmować się plotkarstwem, że na Ukrainie jakiś dziadek żył był i że go zabili, że umarł. A po co? Po prostu ci biedni Polacy, którzy sami ledwie jakoś tam przędą jeszcze i tym Ukraińczykom pomagać zaczęli. No to zaczęło się właśnie od tej kolumny Zygmunta, proszę Państwa. A my nawet w naszej tej telewizji Wiesiolandia pokazujemy, proszę Państwa, jakie wiece, jakie to wszystko, no że tak za Ukrainą, no to idźcie i walczcie teraz za Ukrainą, skoro nawet sami Ukraińczycy uciekają, szczególnie mężczyźni, bo nie chcą dostać kuli w łeb, no pójdziesz na wojnę i co ciebie czeka, no. Także proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie na Mazowszu, nad Wisłą w katolickiej Polsce, a tam prosto nie będziemy szli do biblioteki katolickiej, polskiej, warszawskiej, żółto-szarej. Tam po prawej stronie 300 metrów jesteśmy na Mokotowskiej 17 i tęcza oczywiście i nienawiści do tęczy, brak tolerancji, ale plotkarstwo jest tutaj na Mazowszu, nad Wisłą strasznie rozwinięte. Plotkarstwo katolickie. Katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Jeszcze ci tutaj na Placu Zbawiciela, wyznawcy papieża, jeszcze może są bardziej jacyś tacy pokorni. No bo tam, proszę Państwa, na krakowskim przedmieściu to nawet, proszę Państwa, jakieś tam dziadyga wyszła, że czy ja mam prośbę, czy pozwolenie na nagrywanie. No wiecie Państwo, coś niesamowitego. Także chodźmy tutaj szybko tędy, przejdźmy i zobaczmy, co oni tutaj reklamują. Co to za wystawa jest, proszę Państwa, pod kościołem. Tutaj oczywiście Warszawa kościelna. Oczywiście już dawno wszyscy wiedzą, że ten kościół to ludziom nic nie daje, bo oni są kłótliwi. No przyjdą takie zakapturzone dziadegi katolickie. No przecież to nie są Mormoni, przecież to nie są prawosławni, ani ewangelicy, ani świadkowie. Przyjdą, proszę Państwa, do tej kafejki internetowej na Koszykową 28 i rozglądają się i plotkują, jak to wiecie Państwo, dziady za plecami Jezusa. Przecież Państwo, nawet papież, wiecie, że ten wasz papież otrzymał książkę czerwoną You can live forever in paradise on earth. A tam pokazano Jezusa, za którym stoją faryzeusze, katolicy, księża dzisiejszego waszego już XXI wieku. Gdzie świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa, karma jest. Gdzie świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa, już tu tylko są w Anglo-Ameryce, Białystok, a tu jeszcze z łaski tutaj przyjeżdżają, żeby stać obok gitary, żeby troszeczkę postać. A dziady katolickie się wściekają, dziady katolickie się buntują, są wściekli, proszę Państwa, że Słowo Boże głoszą. Ja mówię, to źle, czy to dobrze? No, także, proszę Państwa, kościelne obrazy, kup tutaj, tak, kościelne obrazy i kup, no. Bardzo piękne są te wszystkie, wiecie Państwo, symbole wiary.
na Pink. Ale widzicie Państwo, radio, to jak ten jest do końca. O, tu jeszcze. O Maryjo, ile tego bałwochwalstwa, ile. Państwo zobaczą, to wszystko jest katolickie, no bo przecież to nie jest. Oczywiście, że to nie jest, to jest prawosławne. Także nie ma tu mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Wielokrotnie już tutaj też to miejsce pokazywaliśmy Państwo, no co, żebraków katolickich 100. Świadka Jehowy nie ma ani jednego, ani jednej Jehówki, ani jednego Jehowego, jak to ci katolicy rzekli mówić, ani jednego Jehowego, tak? Czyli po prostu hulaj dusza, piekła nie ma, ale piekło to oni jednak sobie wymyślili, wiecie Państwo, żeby postraszyć ludzi, żeby dla postrachy narodu. Tutaj odbyło się spotkanie ekumeniczne u metodystów, jak też sobie poczytać Pismo Święte, to pewnie dzisiaj już o 11:10 było. Zapraszamy serdecznie, buziaczki. Przesyłamy, nie siedź dziadu w domu, tylko rusz tę dupę i możesz posiedzieć, lepiej tu posiedzieć, jak w domu posiedzieć. No, no bo w domu, oczywiście, że w domu nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci Jaćka, sąsiadka, prażanka, Jaćka, Polka, prażanka z Igańskiej. Także wielokrotnie tęcza tutaj tematem audycji radiowych w naszym radiu TOK FM Euro Concita Extra. Tęcza, tęcza, tęcza. Pana Szczepana też dziady katolickie zgrzytały zębami i po prostu doprowadziły go do śmierci. Proszę Państwa, no i, bo już ile można mówić o tym Jezusie Chrystusie. Zgrzytały zębami, czyli że nienawidziły Jezusa Chrystusa, a Jezus powiedział, że sługa nie jest większy nad Pana swojego. Jeżeli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeżeli słowo moje zachowali, i wasze zachowają. Także proszę Państwa, no jesteśmy w Warszawie, tutaj na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Nasze radio TOK FM Euro Concita Extra nadaje. No i oczywiście, że wszystko powiemy do bólu, do cna. No bo wiecie Państwo, lepiej powiedzieć prawdę, może czasem przykrą prawdę, niż kłamać. A po co cygan gruby ma na Pradze Południe kłamać? A po co cyganki mają kłamać? Niech cyganki mówią prawdę. Dlatego też one może troszeczkę